omówimy zasadę zachowania pędu i zjawisko odrzutu przy pomocy dwóch doświadczeń. Pierwsze doświadczenie będzie polegać na tym, że dwa wózki, które są wyjściowo rozłączone, ale znajdują się na dość gładkiej powierzchni, złączymy za pomocą sznureczka, ale między te sznurki zostanie włożona sprężyna, tak że między te wózeczki zostanie włożona sprężyna, tak że zostanie ściśnięta. I w następnej kolejności przepalimy sznurek, tak że sprężyna, rozprężając się, odepchnie wózeczki. I zaobserwujmy, co się będzie działo. Tu już mamy wózeczki połączone sznurkiem. Widać, że sprężynka jest ściśnięta. No i zaobserwowaliśmy, że obydwa wózeczki rozjeżdżają się w przeciwnych kierunkach, pokonując w przybliżeniu tę samą odległość. Jak wyjaśnimy to zjawisko? No, jeśli zakładamy, że powierzchnia tego stołu, na którym znajdują się wózeczki, jest gładka, czyli że możemy pominąć jakieś działanie sił dodatkowych w tym układzie, to w chwili, kiedy właśnie przepalamy ten sznurek, działa tylko, przepraszam bardzo, to pęd całego układu musi być zachowany. A więc jeśli pęd jest zachowany, to znaczy, że pęd układu przedtem, nim te wózeczki się rozjadą i po, musi być taki sam. Jaki jest pęd wtedy, kiedy się rozjadą? No, każdy z nich jedzie jeden w prawo, drugi w lewo. I jeśli całkowity pęd ma być równy 0, no to znaczy, że suma ich pędów musi być równa 0. A to oznacza, że te wektory pędów muszą mieć zwroty przeciwne, zaś długości takie same. Jeśli zatem zapiszemy sobie równanie dla każdego z tych pędów, to ponieważ masy wózeczków są takie same, możemy napisać równanie skalarne postaci następującej. MV1 minus MV2 równa się 0. Jeden jedzie w prawo, więc V2 będzie z minusem. Jeśli teraz sobie skrócimy przez M, przeniesiemy na prawą stronę, to widzimy, że prędkości wózeczków są takie same po tym akcie, który możemy nazwać zderzeniem tych dwóch wózków. A więc jeśli nastąpi to zjawisko, to całkowita zmiana prędkości dla jednego i drugiego wózka jest taka sama. Jeżeli zmiana prędkości jest taka sama, to znaczy, że przyspieszenie jest takie samo. A jeśli przyspieszenie jest takie samo, to znaczy również, że te wózeczki pokonają w przybliżeniu tę samą odległość. Drugi efekt, który będzie związany z zasadą zachowania pędu, będzie ilustrowany za pomocą armatki, do której wlejemy trochę denaturatu, a następnie zatkniemy korek u wylotu lufy tej armatki i podgrzejemy denaturat. Jak denaturat przejdzie ze stanu ciekłego w stan gazowy, to oczywiście jego objętość się zwiększy i wypchnie korek i zobaczymy, co się stanie. Podgrzewamy. Armatka odjeżdża w lewo, korek porusza się w prawo, co lepiej widać na zwolnionym tempie. Jak sobie wyjaśnimy to zjawisko? Otóż, żeby to wyjaśnić, znowu korzystamy z zasady zachowania pędu, ponieważ mamy tutaj do czynienia ze zderzeniem, to podczas tego zjawiska możemy pominąć wszystkie inne siły, które działają w tym układzie i skupić się tylko na fakcie, że całkowity pęd układu się nie zmienia. A więc jeśli skorzystamy z zasady zachowania pędu, to możemy zapisać sobie, jak wygląda pęd dla kierunku, który nas interesuje, czyli dla kierunku, który umówimy się, że jest kierunkiem X. Korek
wyskakuje z armatki z pewną prędkością, która względem osi X jest pod kątem alfa, czyli rzut na oś X to będzie V razy cosinus alfa. Jeśli skorzystamy z zasady zachowania pędu, to oczywiście jeśli pęd armatki przedtem, nim korek wystrzelił, był równy 0, to pęd armatki i korka potem jak już będzie, jak korek wystrzeli, musi być, suma tych pędów też musi być równa 0, a więc pęd korka w prawo P1X i pęd armatki w lewo P2X. Co do wartości, one muszą być takie same, te wektory, czyli jeśli teraz sobie podstawimy do wzoru na pęd korka, że to jest masa razy składowa prędkości na kierunku X, czyli V cosinus alfa, to po drugiej stronie będziemy mieć masę armatki razy prędkość, z jaką armatka się porusza. No i stąd możemy policzyć prędkość armatki. Widzimy wyraźnie, że jeśli zasada zachowania pędu jest spełniona, to ta armatka musi poruszać się w stronę przeciwną, aniżeli porusza się korek, i z tego równania możemy policzyć tę prędkość, z jaką armatka zostanie odrzucona do tyłu. I ten efekt właśnie jest odpowiedzialny za działanie silnika odrzutowego między innymi. No, różnica polega na tym, że nie jest to taki jednostkowy akt jak tutaj, że ten korek wystrzeli w odpowiednim momencie, tylko w rakiecie mamy do czynienia, czy w silniku odrzutowym mamy do czynienia z taką sytuacją, że w sposób ciągły są odrzucane gazy, które powstają w wyniku spalania paliwa w tej rakiecie czy w silniku odrzutowym. Dziękuję bardzo za uwagę. Thank you.